Boomerowskie pozdrowienia moi drodzy, z tej strony Junior, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z naszego serwera, aktualnie dla subów i wspierających, ale już niedługo dla wszystkich, wszystkich chętnych widzów i nie tylko naszego kanału. Także już niedługo będziecie mogli tutaj grać, są tutaj fajne pluginy, bawimy się tutaj świetnie z tego co widzę. No a co prawda część osób już zyskała wszystko co jest możliwe i tak naprawdę mm, próbują już tylko i wyłącznie zniszczyć serwer, ale to też dobrze, bo o to chodzi w beta testach, prawda? Beta, te beta testy cały czas są grane. Mam nadzieję, że będzie Wam się tutaj podobać, jeżeli zdecydujecie się tutaj przyjść. Na początek. Na tle tego pięknego januszowego skina. To jest taki typowy Janusz, nie uważacie? Tak, to jest taki typowy Janusz. Jestem tego 100% pewien. Na początek możecie zauważyć szczególnie te osoby, które bywają na streamach. Zapraszam was bardzo serdecznie na streamy, które odbywają się codziennie poza poniedziałkami o godzinie 20.00. i. W... Piątki, bodajże o godzinie 19, jeżeli dobrze pamiętam, na YouTubie oraz na Twitchu. Odnośnie Twitcha jeszcze zaraz będę miał do Was informację, ale to za chwilkę. Na chwilę obecną zapraszam Was na te streamy na godzinę 20 oraz 19 w piątki. Ten Januszowy skin idealnie mi pasuje, chyba muszę zmienić skina w takim razie. Ale wracając, jeżeli chodzi o skina, jak możecie zauważyć, już nie mam na sobie indiańskiego, plemiennego. Jakiegoś tam, jakieś przepaski, tak to chyba można nazwać. Jakaś przepaska, jakiś strój plemienny. Już tego nie mam. Na chwilę obecną jestem już w moim starym skinie, który wszyscy znacie, lubicie, kochacie i rozpoznajecie. I ja również go uwielbiam. To jest mój pierwszy skin wspaniały, zajebisty. Więc tak, jesteśmy na serwerze i dzisiaj będziemy zajmować się eventem. Mianowicie, będąc jeszcze na starym skinie, kiedy prowadziliśmy event w poprzednim tygodniu, polegający na zbudowaniu spawna, pamiętacie Baobab kontra. Dworek? Tak, kontra dworek. Baobab kontra dworek. Dzień dobry. Ktoś będzie mi teraz tutaj przeszkadzał, bo nagrywam. Wszyscy się... Wszyscy teraz będą przeszkadzać, bo człowiek nagrywa. No cóż. Były dwie drużyny, zbudowaliśmy piękne spawny. Dwa Baobab i dworek. I na tym Baobabie i Dworku była konkurencja. Czyli... Co ja gadam za głupoty? Ci ludzie z tyłu mnie rozpraszają! Tak to nie powinno wyglądać. Baobab wygrał w głosowaniu, mało bo mało, ale wygrał jako lepszy spawn, dlatego osoby, które budowały tego baobaba, ten spawn w stylu drzewa, otrzymały ode mnie główki juniora szamana i musiały coś z nimi zrobić. I dzisiaj będziemy chodzić od gracza do gracza, przeglądać te główki, patrzeć, czy, co z nimi zrobili, czy coś się udało, czy nie. Z tego co liczyłem, powinno być ich 2, 3, 4, 5, 6. Około 7-8 prac. Mam nadzieję, że wszystkie są już dostępne, zrobione. Także moi drodzy, już bez zbędnego gadania, boomerowskie przywitanie, jeszcze raz i lecimy. A żebranie zostawiamy na koniec. No bo wiecie, prawdziwy YouTuber zawsze żebrze na koniec. I jeszcze deszcz pada. Jakby tego było mało. No dobrze moi drodzy, w takim razie na pierwszy rzut pójdzie Sairom. Sairom jest jednym z widzów, bodajże z tego co pamiętam, z Wielkiej Brytanii. Ale zobaczymy, co takiego wymyślił. On dowodził całą drużyną poprzednią, tu jeszcze Nevada stoi, nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. Ma bardzo fajną tarczę, podoba mi się. Więc tak, co wymyślił Sairon? Sairon wymyślił spotkanie. Mamy płyn Lugola, Winko, Ballantyne Brazil oraz Jameson. Hmm. Ciekawe. Może tak, dwa słowa. Dwa słowa o tym co się tutaj stało. Może Siron powie coś ciekawego na temat tego co mu tutaj wyszło. Bo to, to wygląda jak taka jakby grali w pokera, może coś takiego, może jakby po prostu się spotkali na, na coś, na cokolwiek. Impreza po udanej transakcji z końmi. A, impreza po udanej transakcji z końmi. Okej, okay, dobra, to ma sens. To ma spory sens, bardzo fajnie. Czyli tak. Przypuśćmy, że byliśmy na kwadratowej masakrze i sprzedaliśmy konie i idziemy na Winko, Balantajsika, Jamesona i Płyn Lugola. Bardzo fajnie zrobione, bardzo mi się podoba. Takie bardzo proste, a jednocześnie bardzo sympatyczne. Idziemy do następnej osoby. Następny będzie użytkownik Drake0. Zobaczmy, co on tutaj przygotował. Czemu za nim lecą jakieś... Nieważne, to nie ma znaczenia, tutaj są różne pluginy. To jest coś dziwnego. Nie wiem czemu jestem na stole. Okej, okay, dobra, mo może coś ciekawego powie. Dwa słowa. Może coś ciekawego powie, może coś mo może się czegoś dowiemy o tym stole, o tym czymś. Pieczony Junior, aha. Potrawkarz Juniora. <gry> Potrawkarz Juniora, okej. Okay. Okidoki. Potrawkarz Juniora to też jest dobra rzecz, jakby nie patrzeć. Tylko nie wiem, czy chciałbym być jedzony, szczerze mówiąc. Czy ja chciałbym być jedzony? Raczej wątpię. Ale dziękujemy Drake Nur za wzięcie udziału. Myślę, że to ciekawe jest. Dobra. Lecimy do następnej osoby. Następna jest Valentine, która ma skin jawora. Nie wiem czemu. Czemu Valentine ma skin jawora? Nie mam pojęcia. Nie wiem czemu, to chyba jest jakaś ukryta. Szczególnie, że z tego zapamiętam, Valentine jako Oliwcia jest yy, jedną z, przynajmniej z tego, co pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam. Jest chyba fanką Magistra, ale nie mam pomysłu. Zanim wejdziesz do tego pomieszczenia, upewnij się, że masz wysoką psychikę. Zapraszam. Jitter, ostatni na serwerze. <noise> Pierwsze, co mi się skojarzyło, to zagrożony wyginięciem. <laughs> Jitter, ostatni na świecie, zagrożony wygnięciem. No spoko. Różowa wełna jest, magenta. To jest chyba magenta z tego co kojarzę. Różowa wełna jest, tutaj dałem yy, Oliwci jeszcze dwie główki, żeby prawda mogła zrobić coś ciekawszego, bo chciała, także no, wygląda to całkiem zacnie. Bardzo ładnie. Pyk, pyk. Nie ma pomysłu na to, jak opowiedzieć o tej historii, także trudno. Ale lecimy dalej. Dziękujemy bardzo, walentaj. Następną użytkowniczką jest Erka. Zobaczmy, co Rka zrobiła. Posąg pradawnego szamana juniora, któremu zabrano klejnoty. To jest nawiązanie do RP z kwadratowej masakry, które przez chwilę prowadziliśmy razem z Łezą, razem z SKKF-em, Sarką i... Kiślem. I Kiślem, tak. Może jakieś dwa słowa? Coś tam? O, tutaj coś jest. Przynajmniej się starałam. Wiem, że to nie jest takie XD, ale nie miałam pomysłu. No i to jest właśnie najlepsze. To jest właśnie najlepsze to, że to są nawiązania do streamów, ponieważ te wszystkie sytuacje, które nas wszystkich połączyły teraz tutaj, to są streamy. Między innymi z kwadratowej masakry. Yy, dlatego nawiązywanie do nich, myślę, że jest całkiem całkiem fajne. Oczywiście przypominam wam, moi drodzy, że pod koniec materiału, jak obejrzycie całe, będziecie mogli oczywiście sobie zagłosować na to, który jest najlepszy posąg. Mam nadzieję, że w komentarzach dacie też informacje, co, co Wam się najbardziej podobało. Dziękujemy bardzo serdecznie RC. Bardzo ładny, bardzo ładny junior starożytny szaman, któremu zabrano klejnoty. Bardzo się mi się podoba, bardzo fajnie zrobione. Następnym użytkownikiem jest Denika, czyli Kacper. Yy, tylko czemu mam streszczenie? Wieczoru ciemnego, jak atrament przy świecącym księżycu, garstka osób zebrała się w pomieszczeniu wydrążonym w starym drzewie. Wszyscy chętni spotkać się ze starcem, gdyż to on pokonał władcę tej tajemniczej krainy. Jako trofeum zachowało jego głowę. Czy ja tu jestem jakimś złym kimś? Te gałęzie się nie rozgałęziają. Okej. Okay. Aha! Rozumiem. Czyli to jest. Trofeum Pradawnego Juniora, czyli według tej książki, to, to jest bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze lorowo, bardzo świetnie lorowo zrobione, ze względu na to, że mamy książkę, streszczenie, informacje o tym, skąd wzięła się głowa, bardzo mi się to podoba, czyli byłem jakimś złym człowiekiem, z tego co kojarzę. Pokonał władcę tajemniczej krainy, czyli rozumiem, że ja jestem tym władcą, a to jest. A to jest moja głowa! Ale już nie jestem szamanem. Już nie jestem szamanem, jak mogliście na początku zobaczyć i wam powiedziałem. Także już szamanem nie jestem. Ale bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. Plus jeden dla pomysłu. Siedzą sobie chłopaki, pokonali bossa i, i teraz mogą mieć sztejki. Także plus jeden. Plus jeden. Dziękujemy bardzo, Deniki. Denika bardzo ładnie zrobiła. Idziemy dalej. Następną osobą jest stalowy wartownik. Nasz templariusz serwerowy. Który. O nie! Ja już wiem, do czego on tutaj pije. Ci, którzy byli na streamach lub na Discordzie i widzieli fanarty, również wiedzą, do czego kolega stolowy wartownik pije. Wydaje mi się, że on teraz pisze jakieś lore, ale nie jestem pewien. Jest koń, jest łódka, jest junior. Jest to junior rybak na łódce, na koniu, na drzewie. Dokładnie, nawet jaką rybę złowił, zobaczcie. Wędka taka automatyczna, trochę, ta, trochę taka techniczna, ale świetnie to wygląda, jeszcze nad tą rzeką. Nie no, to jest. Moim zdaniem, to, to może być jedna z najlepszych prac. Jest naprawdę świetna. Bardzo mi się podoba. Wiecie, najlepsze prace są takie, w których nawiązaliście do do, do. do jakiejś rzeczy ze streamu. Wiecie o co chodzi, prawda? Do jakiejś. do mojej osoby, do naszych jakichś tam inner memów i tego życzu rzeczy, rzeczy. Bardzo dobrze mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Z tego co wiem, została nam jeszcze jedna praca do obejrzenia. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak jest rybka, jest piękna rybka. Piękna rybka jeszcze te, te... <śla> ten gejcik na dole, który imituje tutaj też um, płetwy, jest po prostu świetny. Bardzo to dobrze wygląda, naprawdę bardzo dobrze. Plus 1, plus jeden stary, plus 1. I została nam jeszcze jedna osoba, do której się teraz przeteleportujemy, żeby zobaczyć, jak jej poszło. Jesteśmy w domu jednej z osób. Niestety jest ona nieobecna na serwerze. Ale to nie szkodzi, zgłosiła się na Discordzie, także oczywiście mamy tutaj pełną informację, tam są szybki, szybki. Ogólnie ta osoba nawet ma tutaj widera takiego ze Steve'a, także też fajnie to wygląda. Ale, 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 ale. Interesuje nas to, co jest tutaj Ja Mówię czat oczywiście nie. No wiecie o co mi chodzi. Zobaczcie, mamy tutaj Guardiana. Nie wiem, jaka jest historia tej osoby, ale wygląda on trochę jak jakiś taki. Jakby to inaczej nazwać, mm, taki troszeczkę może jakiś zmieniający postać, jakiś megalozodon, jakiś inny Transformers. Także dość ciekawie to wygląda. Ma dzidę, ma piękną dzidę. Ma nóżki, kowadła zużyte, widzę, też dużo poszło. Biało-czerwone sztandary, bardzo fajnie, takie przechodzące biało różowe lekko. No, wygląda to świetnie. Mam nadzieję, że. Kiedyś się dowiemy, jaki jest lord tego posągu, bo jednak ten posąg coś musi oznaczać. To nie jest tak, że taki posąg zwyczajnie sobie stoi. Chociaż biorąc pod uwagę, że kolega Forni żyje w takim asteckim tem, y, templu, to może coś to z tym ma wspólnego. Może to jest strażnik tej świątyni, wiecie o co chodzi. To może być strażnik tej świątyni, a może ja po prostu niepotrzebnie doszukuję się jakiegoś drugiego dna. Także moi drodzy, to były wszystkie prace, które były zrobione. Wiem, że nie było ich dużo, ale to ze względu na to, że ten serwer nadal jest serwerem tylko dla subów i dla wspierających. Więc oczywiście dla subów z Twitcha i dla wspierających z YouTube'a. Mam dla Was jeszcze pewną informację, którą chciałem Wam przekazać, ponieważ ostatecznie zdecydowałem się powtórzę Wam to jeszcze zdecydowałem się przejść na Twitcha, jeżeli chodzi o streamy, już całkowicie ze względu na to, że mogę starać się o partnerstwo Twitch. Dlatego Ostat te streamy, które teraz mamy na YouTube, będą jeszcze kontynuowane przez jakiś czas. Będą niestety już coraz rzadziej, coraz mniej i coraz częściej będę Was zapraszał na Twitcha, żebyście to tam właśnie ze mną się bawili. Jedne, co na, na co możecie liczyć w takiej sytuacji, to jest na pewno to, że będzie pojawiać się no więcej materiałów, jeżeli chodzi o YouTube. Nie tylko z kwadratowej masakry i tego serwera, ale myślę również, że na jakiejś zwyczajnej seryjce minecraftowej, żebyście mogli zobaczyć, jak ja sobie żyję, jak ja sobie gram. Zobaczymy jeszcze wszystko, jak to będzie wyglądać. Póki co pamiętajcie o tym, że żebrze się zawsze na koniec, więc w tym momencie będąc na tle tego pięknego baobaba, tego pięknego spauna, tutaj po prawej i po lewej stronie, te dwa spałmy weźmiemy sobie obydwa, będąc na ich pięknym Tle. Ja się z wami już pożegnam, mam nadzieję, że ten mały evencik wam się podobał i przypominam, że w przyszłym tygodniu będzie kolejny evencik, w sumie osoby, które to oglądają już jakiś czas później, to mało ich to będzie interesować, ale pewnie już wtedy ten materiał będzie, także o, ktoś wszedł na serwer, widać, ktoś sobie tam biega. No, ludzie na serwerze cały czas grają. Nie ma już takiego ruchu jak na początku, czyli nie gra 40, 50 osób, tylko gra jakieś 20-30. Ale ludzie cały czas grają, cały czas próbują bagować. serwer. bardzo mi się to podoba, wasze zaangażowanie jest dla mnie świetne, także dziękuję wam za to bardzo serdecznie. No i teraz, jak przyszło czas na żebry, to zostawcie łapkę, zostawcie subika, rozpowszechnijcie filmik, żeby dotarło do jak największej liczby osób. Zostawcie komentarz, która według was praca jest najlepsza. Zadecydu zadecydujcie o tym w komentarzach, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia, bumerowskie pozdrowienia, no i cześć!